Literatury jest, ale różnie. Tak, ale jako człowiek piszący muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście jest to całkowita nieprawda, tak? I że to się tak nie da, tak? I nie wierzę Andrzejowi Sapkowskiemu, który mówi, że jego bohater jest całkowicie od niego niezależny i w ogóle nie ma z nim nic wspólnego. Raczej to świadczy o pewnej bufonadzie pana Andrzeja w tym przypadku. Natomiast oczywiście do pewnego stopnia nasycamy tych bohaterów naszymi cechami, tak? Ja wielokrotnie spotykam się z zarzutami dotyczącymi moich już solowych książek, że tam jest za dużo muzyki i ciągle jest o muzyce i tam on słucha jakichś utworów i w ogóle całe playlisty można by z tego zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to ja mówię tak, do diabła ciężkiego, jeżeli facet czuje się całe życie niezrealizowanym gitarzystą. Spędziłem najpiękniejszą majówkę, proszę Państwa, jaka może się zdarzyć. Lało, nie wiem, u was chyba też, nie? Zimno było, taka dosyć to. No, nie użyję słowa, które Pilch by użył w takich przypadkach. Na P, co się robiło, ale dobra. To w Kielecce. Też, tak. A to się przenosi na inne obszary. W każdym razie, co zrobiłem? Wziąłem moje gitary, zdjąłem stare struny, wyczyściłem z tego całego syfu gryf w jednej, w drugiej. W ogóle je tak wyczyściłem. Założyłem nowe struny. Jedna od razu mi pękła, a to był 1 maja. Ja sobie myślę... Odczuwała ogromne napięcie. Gdzie ja kupię ten cały wieczór pierwszomajowy spędziłem na rozmyślaniach, czy 2 maja będzie otwarty jakiś sklep muzyczny. Na szczęście były otwarte, kupiłem komplet, założyłem drugą z tego kompletu drugą stronę. I to był najpiękniejsza majówka, jaka mi się trafiła. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przecież, jeżeli człowiek jest gitarzystą, no to, i to jest jego pasja, no to co on do diabła ciężkiego ma robić, prawda? Po godzinach, by tak powiedzieć, tak? Ja i tak nie zamęczam nikogo kwestią, jakie on struny kupuje do gitar, prawda? I czy to są od 10 do 56, czy Erbibole od 9 do 46. Tak? Ja nie zamęczam, na jakich gra wzmacniaczach, prawda? Czy używa 1,5-metrowego kabla, czy 3-metrowego kabla, czy 5-metrowego kabla scenicznego i tak dalej. A mógłbym, i to byłoby całkowicie zrozumiałe, nawiasem mówiąc, prawda? Ale mnie się to niebezpieczna myśl lęknie, że w kolejnej książce może zostać popełniona zbrodnia z użyciem struny gitarowej. Nie, będzie popełniona z użyciem kabla gitarowego. To jeszcze bardziej wyrafinowane. A będzie się nazywała Piąty Beatles. Także, żeby było. No więc mówię, w oczywisty sposób nasyca się jednak tego bohatera czymś tam. Zapuściłem się teraz strasznie, bo ten, ale to na karb zimy długotrwałej składam i nadużywanie browaru. Natomiast z racji mojej miłości również do karate tradycyjnego obdarzyłem tą cechą mojego bohatera. Musi wreszcie to nazwisko paść, bo jeszcze nie padło, a czas najwyższy Rudolf Heinz. No ja cały czas miałem też nadzieję, że może koncern produkujący keczupy oraz inne rzeczy zgłosi się do mnie z jakąś jakby ofertą, ale telefon milczy. Ale ja znalazłam Rudolfa Heinza, niemieckiego psychoterapeutę, gdzieś z przełomu XIX-XX wieku. Nie wiem, czy to gdzieś był jakaś inspiracja. Absolutnie nie. W ogóle nie wiem o istnieniu takiej postaci. No więc jest taka postać, oczywiście w internecie znalazłam, bo to jest najlepsza przestrzeń do poszukiwań. A o Rudolfie Heinzu jeden z czytelników pana określił go tak. Profiler, to jest taka ciekawa bardzo profesja, o której za chwilę poprosimy o wyjaśnienie. Muzyk bluesowy, karateka, cyniczny twardziel. Już go lubię. A czy wiecie Państwo, nie ma w tym nic specjalnego, dlatego że taka figura pod tytułem policjant po przejściach jest całkowicie standardową. A ten też jest tak.
Natomiast to też jest tak, że ja wychodzę z założenia, że pisząc, uprawiając gatunek powieści kryminalnej i nie będąc tutaj jakimś szczególnym rewolucjonistą, tak, to znaczy mnie interesuje opowiedzenie fajnej historii. Tak. Natomiast średnio interesuje mnie to, żeby, nie wiem, jakoś tam właśnie ten kryminał wyginać, tak, w jakieś inne strony. Bardzo lubię i przyjaźnię się z Marcinem Świetlickim, tak, i lubię jego powieści 12, 13 i 11, ale lubię je czytać, natomiast nie chciałbym w życiu niczego takiego napisać. Tak. Właśnie takie wygięte, prawda, kryminały, jakby takie które sprowadzają się do tego, żeby zobaczyć, co się da w ogóle z tym gatunkiem zrobić, tak, jakby literackim. No i z racji tej oldschoolowości mojej pewnej, wychodzę też z założenia, że postać taka właśnie, no, by tak powiedzieć, opatrzona, czy taka, która się opatrzyła w tej literaturze, w zupełności mi wystarcza, tak? Ja nie potrzebuję tutaj tworzyć jakiegoś, prawda, właśnie takiego udziwnionego bytu, tylko taka postać, która, no, taka jest, mówiąc pewnym skrótem, chandlerowska właśnie w zupełności mi pasuje, no i tego się trzyma. Czy będzie kontynuacja cyklu z Rudolfem Hańcem, bo wiem z wpisów internetowych, między innymi taką stronę odkryłam przy okazji przygotowań do spotkania z panem Zbrodnia w bibliotece. Mam nadzieję, że dzisiaj tu żaden trup nie padnie. Takie oczekiwania kontynuacji czytelnicy sygnalizują, czy coś w tej sprawie się dzieje? No dzieje się, to znaczy dzieje się tak, że nic się nie dzieje, to znaczy na razie robię sobie przerwę, bo się zmęczyłem, a zmęczywszy się stwierdziłem, że napiszę zupełnie coś innego, to znaczy napiszę kryminał, tylko że z innym bohaterem, który zupełnie przypadkiem będzie nazywał się też na H i to samo H, prawda, i zupełnie przypadkiem będzie miał nazwisko Chłasko. Nie będzie to Marek? Nie, nie będzie. Znaczy będzie to Marek, ale nie będzie Markiem Chłaską, więc nie ma to żadnego tutaj. Tak. Natomiast to będzie troszeczkę coś innego, co mi się nie mieści w Hańcu generalnie rzecz biorąc, bo będzie to pewien kryminał z wątkami politycznymi, najkrócej mówiąc. Natomiast, no tak, jak mówię, właśnie kolejny Hańc to będzie piąty Beatles i to myślę, że w przyszłym roku, mam nadzieję, pod koniec przyszłego roku powinno gdzieś tam się pojawić, tak. Na razie się cieszę, bo właśnie 21:37 się ukazało po niemiecku i po angielsku. W tym tygodniu ma premierę brytyjską. Nic sobie po tym nie obiecuję, bo nie, ale ta elementarna, drobna satysfakcja zawsze jest. No kolejna, bo tutaj muszę przypomnieć, że za tę właśnie powieść 21:37 otrzymał pan, ale ja nie lubię, wielkiego kalibra. Ale ja nie lubię. Nie, nagroda była ciekawa, bo jakby to powiedzieć, pozwoliła mi spłacić długi. Natomiast ja nie lubię tej powieści, szczerze powiedziawszy. Uważam ją za moją najsłabszą powieść, tę pierwszą. A ze względu takiego, że jak człowiek tak się przymierza, żeby tak właśnie, to było już po dwóch książkach z Markiem, nie po dwóch, tam po pierwszej, znaczy po Alei Samobójców. No to taki się napina, tak, takie nawzdyczone takie. Po latach sobie właśnie myślę, że takie trochę wyszło, że jakby ja chciałem być taki bardziej skandynawski od Skandynawów w tej powieści, taki tak generalnie. No krótko mówiąc, nie przepadam za tą powieścią i tym takim napinaniem mózgu właśnie, prawda, i prężeniem się w tym wszystkim. No ale to tym milsze, że pozwoliła ta właśnie powieść, która pozostawia jakiś niedosyt, pozwoliła pozbyć się kłopotów finansowych, tak? No, ta nagroda bardzo prestiżowa, jednak potwierdziła, że krytyka, nie wiem, czy bardziej krytyka, czy publiczność doceniła tę pierwszą samodzielną. Generalnie
Było i tak dobrze, tak? To znaczy z tego punktu widzenia. Natomiast no, ja jej po latach nie lubię. No, zwyczajnie jej nie lubię i tyle. No bywają dzieci mniej udane, to no. Jest prawda, chociaż wypada oficjalnie mówić, że wszystkie się kocha tak samo. Nie zawsze jest to prawdą. Pan w jednym z wywiadów też powiedział, że powieść kryminalna jest jak blues. Jak to możemy rozumieć? No bardzo, bardzo prosto. Jak wiecie Państwo, blues ma strukturę 12-taktową i w tym wszystko się zawiera. A ile można jakby opowiedzieć zupełnie odmiennych, prawda, historii, ile tych światów muzycznych, prawda, dźwiękowych można w tym zawrzeć, no to dziękuję bardzo, tak. I z kryminałem jest troszeczkę podobny, tak, to znaczy to jest jednak literatura gatunków. I jeżeli ja biorę kryminał do ręki, to raczej z takim założeniem, że chciałbym jednak na końcu dowiedzieć się mimo wszystko, kto zabił. No. W tym sensie chciałbym się dowiedzieć, kto zabił, że no jednak uważam, że gdybym otrzymał kryminał, który nie miałby pewnego domknięcia, tak, no to ja bym się czuł taki lekko oszukany jako czytelnik, tak, bo ja wybierając ten gatunek oczekuję, by tak powiedzieć, opowieści przedstawionej w tej konwencji, w tym gatunku właśnie, prawda, tak. Bo jakbym chciał coś innego, to będę sobie czytał Dona Dor z Lewiskiem, tak, i wtedy mam zupełnie jakby inną historyjkę. No więc pewne zasady czy pewne reguły powinny być spełnione. Ta sprawiedliwość powinna generalnie rzecz biorąc zatriumfować. Tak, owak, może niekoniecznie w sposób praworządny i prawomyślny i tak dalej, ale w jakiś sposób jednak, by tak powiedzieć, to domknięcie, prawda, ta koda powinna się znaleźć. No, chociażby pod tym względem, tak, no to jest właśnie taka można powiedzieć, żelazna reguła jednak, której w moim przekonaniu należy, pisząc taką literaturę, respektować. Stąd właśnie porównanie też no, do... A jeszcze jedna kwestia, tak? No, ostatecznie czym jest blues? Blues jest też opowieścią po prostu. No i niekiedy bardzo mroczną, też, a niekiedy ale bardzo liryczną. Bardzo, a niekiedy i taką zarazem, prawda? Jak u Roberta Johnsona albo paru jeszcze innych, czy Johna Lee Hookera albo paru jeszcze innych mistrzów. W każdym razie to jest dokładnie to, mówię. A teraz opowiem Ci pewną historię. I opowiada się pewną historią. Z kryminałem jest dosyć podobnie. Pani powiedziała tutaj o takich satysfakcjach. Ja muszę Państwu powiedzieć, że moja największa satysfakcja jako autora sprowadzała się do tego, że mój serdeczny kolega z Poznania, autor kryminałów bardzo sympatycznych, takich retro, ale takich retro dziejących się w latach 80. i 70., Ryszard Ćwirlej, powiedział mi kiedyś, że pojechał na wakacje ze swoim szwagrem, rodziną i tak dalej, i tak dalej. No i zabrał ze sobą, jak to mam w zwyczaju, na te wakacje jakieś tam kryminały do czytania. A szwagier, przeczytawszy pisma motoryzacyjne, które z kolei zabrał ze sobą, mówi: słuchaj, wiesz co, daj mi coś do przeczytania, mówi się ten. Mówi, to dałem twoją książkę. No i szwagier tak znikł, był znikł. Nie ma go wieczorem, nie ma go nad ranem, tak. Wreszcie zaniepokojeni tam go, ten. No, wiecie, przeczytałem tę książkę, nawet jest niezła. Chodziło właśnie o 2137, po czym mówi: to była pierwsza powieść, którą przeczytałem od 20 lat. To trochę a propos czytelnictwa, ale niekoniecznie, ale nie dramatyzujmy, no przeczytał ostatecznie. Tak? Ale czy wie Pan i teraz na ten temat, czy on po drugą książkę sięgnął, czy kolejne 20 lat musiał? Nie, sięgnął, bo dostał ją ode mnie ze specjalnym wpisem, w którym pozwoliłem sobie odnieść się do owej sytuacji właśnie, także. Czyli bądźmy optymistami. Mam nadzieję, że sięgnął, tak. Także i jakby rzecz nie dotyczy tego, że on ją przeczytał i że właśnie tam, prawda, nawet nie zła była, tylko to była jego pierwsza książka od 20 lat i proszę mi uwierzyć, że to jest największa satysfakcja, jaką w życiu miałem. O porównaniu kryminału do bluesa już mówiliśmy, ale mam jeszcze jedno porównanie. Prowadził
Pani strasznie przebiegła jest Pani. Nie, ja troszeczkę się przygotowałam, ale przyznać muszę, że ja jestem na początku drogi czytelniczej przez Pana świat powieściowy. Na razie dotknęłam tylko. Jestem zachęcona, o tak bym powiedziała. Natomiast chciałam tutaj przywołać to inne odwołanie, które w nieco inną sferę jednak troszeczkę nas, nie wiem właściwie, czy rzeczywiście przeniesie, ale porównał Pan badania antropologa do pracy detektywistycznej. Zresztą też jak wyczytałam, gdzieś tam Pan kiedyś tam w dzieciństwie, w młodości chciał być strażakiem, chciał być też detektywem, został Pan antropologiem. Ja takie brednie opowiadam. Czarno na białym w internecie wszystko jest zanotowane i tego się podobno trudno pozbyć. Ale myślę, że jest coś na rzeczy w tym porównaniu pracy detektywistycznej i pracy antropologa, a też bym poprosiła o rozwinięcie tej myśli. Więc to jest tak, że nie jestem w tym oryginalny, dlatego że wielki autor kryminałów, jeden z wielkiej trójcy czarnego kryminału, Ross MacDonald, napisał kiedyś taki esej, niestety nieprzetłumaczony na język polski, cały czas, a szkoda, Lev Archer, The Investigator, czyli rzecz, która dotyczyła jego bohatera, prawda, jego 18 powieści, Lewa Archera, detektywa prywatnego, który tam w Kalifornii rozmaite sprawy rozwiązuje, a bardzo się na nim wzoruje, nawiasem mówiąc, Harlan Coben, prawda, bo to jest Wypisz, wymaluj dokładnie autor, który tę matrycę McDonaldowską uwspółcześnia. Natomiast w owym tekście właśnie MacDonald napisał, że prywatny detektyw jest jak antropolog. Porównał go zresztą do papieża antropologii Claude'a Lévi-Strauss'a. Tam to nazwisko pada. I mówi, na czym polega to podobieństwo? Ono polega na tym, że detektyw, aby rozwiązać sprawę, musi poruszać się w świecie ludzi, którzy albo są do niego podobni, albo generalnie nie są do niego podobni. Należą do innej klasy społecznej, prawda? Mają inny system wartości, inny styl życia i tak dalej, i tak dalej. Żeby rozwiązać sprawę, on musi ich zrozumieć. Żeby rozwiązać sprawę, mówiąc jeszcze inaczej, on trochę musi poznać ich kulturę, prawda? W gruncie rzeczy, jeżeli ja się zajmuję nawet moimi współczesnymi dzikimi, prawda, kibicami piłkarskimi, albo innymi dzikimi, którzy robią zakupy w galeriach handlowych, albo innymi dzikimi, którzy, prawda, tam, prawda, i inne wykonują czynności, czyli patrzę na to jako antropolog, albo zastanawiam się, dlaczego, prawda, nie wiem, no, zespół Weekend ma 50 milionów wejść, prawda, na YouTubie. To jest proste, Panie Mariuszu, bo uwielbiam ją. No dobrze, tak, ale to znaczy, rzecz polega na tym generalnie, że za każdym razem ja nie muszę być orędownikiem i wielbicielem tego, z czegoś, prawda, na przykład zespołu Weekend, ale interesuje mnie, dlaczego to działa, tak? Krótko mówiąc, dlaczego ludzie robią to, co robią, tak? Nie z pobudek psychologicznych, tylko z pobudek, by tak powiedzieć, no właśnie kulturowych, socjologicznych. Krótko mówiąc, ja szukam motywu, prawda? Jako antropolog. No i w gruncie rzeczy to szukanie motywu jest właśnie tym wspólnym mianownikiem, który łączy te dwa fachy. I w jednym przypadku i w drugim owego motywu się szuka. Prowadzi się coś w rodzaju, zresztą takie metafory bardzo często się pojawiają, takiego śledztwa, prawda? Mówię nie o takim policyjnym, tylko właśnie o takim badawczym, takim antropologicznym śledztwie. Właśnie, się ten przykład, na który Pan powołuje się, kto zabił Jamesa Cooka, właśnie nie tyle kto, ile dlaczego. Prawda? Dokładnie tak, prawda? Jedna z najpoważniejszych debat antropologicznych ostatniego ćwierćwiecza, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych dotyczyła tego, dlaczego na wyspach Sandwich pod koniec XVIII wieku kapitana Cooka zamordowano, prawda? Tubylcy zabili, tak? I wielka debata między tam koryfeuszami antropologii amerykańskiej w tej całej sprawie się odbyła. No znów pytanie, dlaczego, prawda? Jaki był motyw i tak dalej, jest tutaj tym pytaniem kluczowym. No w związku z tym rzeczywiście myślę, że takie podobieństwo istnieje i a żeby było śmiesznie, dostałem niedawno takie bardzo sympatyczne zaproszenie, które sprawia, że jutro o 6 rano jadę do Piły, ponieważ zostałem zaproszony na
seminarium dotyczące, już nie pamiętam, jak to jest dokładnie zatytułowane, chyba odnajdywania i oznaczania zwłok. Zostałem przez szkołę policyjną w Pile zaproszony właśnie. Zresztą mam tam coś wygłosić takiego antropologicznego dla no bo policji. Ciało to jest też jeden z istotnych wątków Pana rozważanych, ale ja myślę, że my dotykając kolejne wątki, byśmy tak mogli do godziny 5:55, tak żeby w ciągu 5 minut Pan musiał się przemieścić na dworzec, żeby pojechać do Piły i tam dalej się zajmować zwłokami. Mam pytanie, bo ja tutaj tak zagarnęłam tę przestrzeń, może Państwo chcielibyście zadać naszemu gościowi jakieś pytanie, więc proszę dać sygnał. Ja tutaj ze sprzętem wzmacniającym podejdę. Czy są chętni wśród Państwa, którzy chcieliby o coś zapytać? Ulubionego, jak mnie mam, autora. Pytajcie. Może ja spróbuję? Pan jest i tak słyszalny. Ja już mówię, nie mam potrzeby. Ja może trochę z innej beczki, że tak powiem. Chciałbym się bardziej zapytać o etykę pracy Pana. Bo Pan wkreślił, że to zwykła jest taka, pisarstwo to jak zwykła praca, więc bardziej mnie interesuje, czy ustala sobie Pan jakieś terminy, że wstaje Pan rano, teraz idę do pracy i robię, czy czeka Pan na przykład na natchnienie i o, teraz mam zarąbisty pomysł, muszę teraz to przełożyć na papier, czy coś. No, tym właśnie bym kierunku był zainteresowany. O to, jak ta etyka jednak pracy pisarskiej może u Pana wygląda. To może najpierw zacznę od tego, że parę lat temu prowadziłem spotkanie z bardzo dobrym, świetnym autorem brytyjskim, jak na porządnego Brytyjczyka przystało, nazywa się Kazuo Ishiguro. Między innymi Okruchy dnia, tak, zresztą fajna adaptacja z Antonym Hopkinsem była tej powieści. No, bardzo ceniony autor, nagradzany Nagrodą Bookera, no więc rzeczywiście ceniony i szanowany na całym świecie. I ja mówię, proszę Pana, a jak to jest, że Pan w ciągu 20 lat napisał 4 powieści? A on mówi, wie Pan co, bo ja generalnie nie mam pomysłów. A jak już coś napiszę, to potem następnego dnia ja patrzę, że to się w ogóle do niczego nie nada. No i mówi tak, to mówi, a poza tym leniwy trochę jest jeszcze do tego wszystkiego. Jeszcze, żeby to Państwu dopowiedzieć, metody pracy bywają rozmaite. No, mój przyjaciel Krajewski generalnie jest orędownikiem metody pisania od 5 rano do 10, 5 godzin. O 10 kończy dzień pracy, generalnie rzecz biorąc, prawda? Ale dzień w dzień pisze od 5 do 10, tak? Tak to mniej więcej u niego wygląda. Tomek Konatkowski, autor kryminałów, z kolei mówi tak, on jest w ogóle informatykiem, co nieco tłumaczy. Mówi tak, słuchaj, ja wszystko mam w Excelu. Kto jak się nazywa, jak wygląda, czym się zajmuje, w jakich moich powieściach się pojawiał i w jakich scenach i na której stronie. Mówi, ja nie muszę tego sobie potem szukać. Mówi, ja to wszystko sobie sprawdzam, otwieram plik, mówi, a ty pewnie nawet nie robisz plików zapasowych, tak mówi do mnie. Ja mówię, no coś w tym jest w gruncie rzeczy. Więc tak to generalnie wygląda. W moim przypadku trwa to mniej więcej w taki sposób, to jakby pisanie trochę przypomina taki cykl porodowy, powiedziałbym, tak? To znaczy mniej więcej to trwa około 9 miesięcy w sumie, przy czym proporcje rozkładają się tak, że 4 miesiące to ja tak sobie tak sprawdzam rozmaite rzeczy, konsultuję się z moimi tam konsultantami i tak dalej, i tak dalej. A 5 piszę, tak? To pisanie to rzeczywiście jest takie, że pisze się tam tych dobrych parę godzin dziennie. Z racji mojego akademickiego fachu ja najczęściej wykorzystuję po prostu wakacje na pisanie kryminałów, tak? No bo to wtedy mam najwięcej na to czasu i najwięcej możliwości. Ale rzeczywiście to wymaga po prostu
systematyczności. Jakby dosyć ważne w tym wszystkim jest to, żeby człowiek miał pewien czuł jakąś emocjonalną więź z tym, co robi. Dlatego, że jak się by tak pisało tak z doskoku, tak tam raz na tamten, to po pierwsze nie panuje się do końca nad tym, nad tekstem, tak? Nie pamięta się w gruncie rzeczy aż tak dokładnie tego, co to tam było, a to jednak trzeba dosyć dobrze mieć to uwewnętrznione wszystko, prawda? I jak mówię, ten kontakt emocjonalny z tym, o czym się pisze, jest no, generalnie taki sobie, tak? Także to należy potraktować jako rzeczywiście taką systematyczną robotę. Jednego dnia pójdzie lepiej, drugiego dnia pójdzie gorzej. To nie jest, prawda, tak. No ale jakoś musi pójść, tak? Tak czy inaczej. Może okazać się, że to w ogóle nie bardzo będzie do wykorzystania, ale to nie jest dzień stracony. To w gruncie rzeczy nie jest dzień stracony, tak? To jest tak samo istotny dzień jak każdy. Także to rzeczywiście, tutaj mam co do tego taki no, prosty, pozytywistyczny stosunek raczej, a nie romantyczny, prawda, jeżeli chodzi o samą procedurę pisania. Zachęcam następnych Państwa do zadawania pytań. Ja muszę wam, moi drodzy, powiedzieć, że się wzruszyłem, bo to tak się wzruszyłem, bo to jakieś sprzed 30 lat zdjęcie tutaj, znaczy ten rysunek taki jest, tak się trochę wzruszyło. No, wszyscy jesteśmy bardzo wzruszeni, bo jak już mówiliśmy, sprawy kryminału też ocierają się i o sprawy sentymentów i liryki. I ja myślę, że tak wracając jeszcze na moment do tych bohaterów, tych niedomytych, niekiedy nieświeżych i lubiących whisky lub inne napoje, tych samotnych wojowników w świecie zła, że to, co chyba właśnie być może i w Wallanderze jest, co uwodzi kobiety, że ta nutka niespełnienia i takiego, że to oni są twardzielami, ale w gruncie rzeczy o bardzo miękkich sercach i to chyba kochamy. No bo wymatkujecie takim po prostu facetom. No i wspaniale, że autorzy kryminałów dostarczają i tego rodzaju wzruszeń, skoro o wzruszeniach mówiliśmy. Panowie, jeszcze raz. Zabawne, że wspomniał Pan o czasie pracy Pana Krajewskiego akurat, 5 do 19, odpoczynku. No, nie, 5 do 19. I chodzi mi o 24 godziny. Aha, 5 godzin, a 5 godzin, a 19. Okej, w tym sensie. Zabawne, dlatego że teraz czytam biografię Jacka Londona. Zresztą polecam serdecznie. Z tutejszej biblioteki napisał Irving Stone, znany poniekąd z różnych innych. Proszę? Jest też i nowsza. Ten Żeglarz na koniu to jest najnowsza. Stona. Nie, Żeglarz na koniu jest z lat 60. Jeszcze nowsza biografia. Ale też Stona? Ale to nie znaczy, że Stona jest niedobra, jest znakomita. Jest znakomita i właśnie chciałam powiedzieć, że Jack London pracował 19 godzin, a 5 godzin spał. I wszystkie swoje rzeczy zapisywał grubo, zatemperowanym ołówkiem. No i jak skończył? Ale jak żył, można. Jak żył i jeszcze, to jest jeszcze ta różnica, że on był przekonany i w ten sposób pisał, że największe znaczenie ma tylko to, co mamy do przekazania, co sami przeżyliśmy. Więc on to wszystko pisał tymi własnymi przeżyciami, tymi niesamowitymi nocami przeżytymi na Alasce, tudzież na różnych okrętach, które zresztą sam również budował. A także polecam serdecznie, bo to jest zupełnie inny, a szczególnie panu, zupełnie inny. Minęło 100 lat zaledwie, a jak ci się to wszystko strasznie zmieniło. No i wysyłał, jeszcze tylko to, że każda następna rzecz jego była coraz lepsza. No, trzymam się po pierwsze tego, że jednak skończył jak skończył, tak, i to raz.
A dwa, na co on miał diabła na tej Alasce robić? Nie, on na Alasce pisał niewiele, dopiero jak wrócił do Alasce. No to co miał tam do roboty? No to jest też prawda. YouTube'a miał, na fejsie siedział. Dlatego mówię, że minęło z tyle lat, jak się zmieniło wszystko. I no, ale nie, ja wbrew pozorom też mówię, jakby odpowiadam o tyle poważnie, że praca się ułatwiła, prawda? Dlatego, że no po pierwsze, tempo pracy, tak, takiej pisarskiej, ze względu na dobrodziejstwo tego, czym dysponujemy, jest zupełnie inne. Po drugie, dostęp do prostych materiałów takich, prawda, które chcemy sobie łatwo zweryfikować w bardzo prosty sposób, tak, sprawiało, że my nie potrzebujemy lecieć do biblioteki na drugi koniec miasta, tam, żeby coś tam, prawda, i tak dalej. Tylko no, jedno, dwa kliknięcia. Mówię o najprostszych sprawach, prawda, które jakby mogą nas dręczyć, a wymagałyby jakiejś elementarnej weryfikacji. Więc ta robota się pod tym względem, takim technicznym czysto, prawda, też bardzo uprościła i zwyczajnie nabrała zupełnie innego tempa. Tak? Z tego punktu widzenia jakby nie jest niczym oczywistym taka produkcja, którą uprawiają dzisiaj zwłaszcza amerykańscy czy anglojęzyczni pisarze, polegająca na tym, żeby jednak tę jedną książkę rocznie tłuc, prawda, zawsze, żeby to jakby ten kontakt z czytelnikiem był cały czas na bieżąco podtrzymywany. No nie mówiąc o innych jakby aspektach tego,